panie. Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Grodzki. Jesteśmy Federacją Przebudzeniową, Federacją Apostolską Obóz Boży. Nazywamy się Kościół Mocy. Jesteśmy ludźmi, którzy realnie w swoim życiu spotkali się z Jezusem Chrystusem. Jesteśmy ludźmi, którzy wam dzisiaj powiedzą o tym, że ten Jezus, o którym słyszycie od małego, o którym jest mowa, kiedy się człowiek rodzi w tym kraju, to niestety kłamstwo, ale usłyszycie od nas właśnie dobrą nowinę. Dobrą nowinę o prawdziwym zbawieniu w Jezusie Chrystusie, które jest realne i dostępne dla każdego człowieka. Ja nazywam się Rafał Grodzki. W 2014 roku prawdziwie pojednałem się z Jezusem Chrystusem. Przyszedłem do Niego osobiście. Ja wcześniej byłem zwykłym przestępcą. Handlowałem narkotykami. Jeździłem do krajów trzeciego świata robić lewe interesy. Byłem zwykłym bandziorem. Ale w pewnym momencie mojego życia ja zrozumiałem, że to, co ja sobą prezentuję, jest z góry skazane na porażkę. Ja zrozumiałem, że ja potrzebuję pomocy i ja zrozumiałem to, że ten Bóg, o którym się mówi mi od małego, on jest dla mnie mało dostępny i ja postanowiłem, że zwrócę się do Niego. I w momencie mojego wielkiego upadku życiowego, kiedy znalazłem się w zakładzie karnym, ja zawołałem do Jezusa. Zawołałem do Niego, aby On mnie ratował. I wiecie co? On przyszedł do mnie. On przyszedł do mnie, a ja w swoim sercu zostałem złamany. Złamany zostałem w swoim sercu i zrozumiałem, że od tej pory, kiedy ja Go wezwałem, to ja narodziłem się na nowo. Ale co ja zrozumiałem? Ja przeczytałem w tej starej, zaburzonej Biblii, że Jezus Chrystus wziął wszystkie moje grzechy na siebie. Ja przeczytałem, że każdy grzech, który ja w swoim życiu popełniłem, Jezus wziął na siebie, że On zapłacił karę śmierci, która należała się mi. On ją zapłacił na krzyżu Golgoty za mnie. Ja w to prostym aktem decyzji uwierzyłem, bo jak jest napisane, kto uwierzy w sercu i wyzna ustami, będzie zbawiony. I tak właśnie w prosty sposób uwierzyłem w to, że Jezus przelał swoją świętą krew za mnie na krzyżu Golgoty. I w taki oto sposób, jak powiada Pismo, zostałem zbawiony. I już wtedy stałem się domownikiem nieba. Ja dzisiaj nie boję się tego, co będzie jutro. Nie boję się żadnych gospodarczych problemów. Nie boję się niczego, bo ja wiem, że idę do nieba. I ja mam tą pewność. I jestem tutaj dlatego, aby powiedzieć wam prostą rzecz. Ten świat idzie na zagładę i jest skazany na porażkę. Ale każdy człowiek ma szansę wyjść z religijnego kibla, bo religia, w której żyjemy, od małego się wychowaliśmy, jest diabelskim kłamstwem, które mówi ci tak. Musisz sobie zasłużyć na zbawienie. Musisz wypełniać sakramenty. Musisz uczestniczyć we wszystkich rytuałach kościelnych. Musisz to i musisz tamto. Ale to wszystko to kłamstwo. A wiecie dlaczego? Bo to, co zrobił Jezus Chrystus, za to, co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty, nie płaci się. Za to się nie płaci. To dar z nieba. Wiecie, co się za to robi? Co zrobił Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty? Jest się wdzięcznym. Jeżeli nie jesteś wdzięczny za to, co zrobił Jezus, jeżeli jeszcze nie poznałeś tej prawdy o Jezusie, to możesz tutaj przyjść do nas, a my się o Ciebie pomodlimy i będziesz zbawiony jeszcze dzisiaj, jeżeli tylko w to uwierzysz. Nie zwlekaj. Jezus może powrócić jeszcze nawet dziś, ale kiedy On powróci, będzie za późno dla każdego człowieka, który jeszcze nie uwierzył w Jego dzieło. Jego dzieło jest wielkie i potężne. Dzieło Chrystusa jest wielkie i potężne. I ja, uwierzywszy w to dzieło, stałem się wdzięczny. Wiecie, co się we mnie też zmieniło? Będąc przestępcą, okradając ludzi, ja w pewnym momencie, kiedy się nawróciłem, ja znienawidziłem ten cały grzech, w którym żyłem. Od tamtego momentu już nie potrafiłem grzeszyć i się cieszyć. Tak jak wielu z was. Żyjecie w grzechu, nie znacie Jezusa, nie znacie Go, nie przyszliście do Niego osobiście, nie uwierzyliście w to, że On osobiście umarł za wasze grzechy,
ale możecie to zrobić i zawsze jest ta szansa. Jeżeli potrzebujesz pojednać się z Bogiem, a potrzebuje tego każdy człowiek, to pojednaj się jeszcze dzisiaj. Bóg nie jest jakimś skomplikowanym i wymyślającym różne rzeczy dziadkiem. To Pan Panów i Król Królów, wielki Jezus. On nie przyniósł tutaj dla ciebie skomplikowanego religijnego rebusa. On poszedł na krzyż i umarł na tym krzyżu za twoje grzechy, po to, abyś ty mógł w to uwierzyć i zostać zbawiony jeszcze dzisiaj. Zatem jeżeli w sercu swoim podejmiesz taką decyzję, że wierzysz i że oddajesz mu swoje życie, że wierzysz w to, że on umarł za twoje wszystkie grzechy, to jeszcze dzisiaj staniesz się obywatelem nieba. Jeszcze dzisiaj możesz stać się obywatelem nieba. Musisz tylko porzucić system religijny. Musisz porzucić... Dlaczego system religijny? Ponieważ system religijny to kłamstwo. Musisz porzucić życie w kłamstwie. A życie w kłamstwie polega na tym. Że nie wierzysz w to, że jesteś zbawiony za darmo. Jeżeli ktoś z was potrzebuje uzdrowienia, możesz tutaj przyjść i pomodlimy się o ciebie i będziesz uzdrowiony z jakiejkolwiek choroby. Kto potrzebuje uzdrowienia, to ja wam dziś mówię, że Jezus Chrystus 2000 lat temu na krzyżu Golgoty wziął każdą chorobę na siebie i dzięki temu, że on wziął każdą chorobę, dzisiaj w jego ranach i sińcach jest uzdrowienie. Kto potrzebuje, kto pragnie, niech przyjdzie. Amen.